wcześniej, to musiałem zapłacić 300 zł za te ostatnie dni. Tak. Albo są takie teraz plastyczne środki, że na przykład te sceny rodzajowe, co ja mam, nie, to tam różne jest, pod różnym kątem jest rzeźbienie. I gdyby pan chciał zrobić gips, nie da rady, bo nie wyjmie na przykład. A te środki, które oni mają, jako zaleją w matrycy, wyjmują i potem z tego modelu trzaskają tysiące sztuk. No jednak. Ale to dzieło prawdziwe kopiuje. A co pan dzisiaj tworzy? Jakąś maska? Co to będzie z tego? Maska afrykańska. Maska afrykańska? No właśnie widzę tak coś. Tylko tak po swojemu, nie? Kopiuję. Dwa razy słoneczniki wygląda te same kopiowałem. No. Tylko że ja bez tej faktury, bo ja właśnie nie maluję fakturą. Nie? Ja tylko podziwiam fałszerzy. Co to powstaje? Widzisz, tutaj ten młody człowiek ci wytłumaczy wszystko. Stanął za mną i już wszystko wiedział. Powiedz, co ta pani wymalowała? No, nie każdy ma takie te. Nie każdy ma taką wizję, nie? Tak. To o to miejsce. O, proszę bardzo, już ci nam wszystko powiedział. Myśmy byli młodsi, to też żeśmy mieli drzewko. Wyobraźnię większą. Teraz duże drzewko, proszę bardzo, wszystko jest narysowane. To nic nie trzeba kombinować. O, nie widzisz naprawdę? Tylko na razie jest dopiero rozpoczęty. To... O, wiemy. Ale jakoś, jak się nie będzie uczyć, to się nigdy nie nauczy. No, no chyba na tym polega właśnie malowanie, nie? Weź, to ja dopiero zaczęłam się uczyć. Ile? 3-4 lata temu pierwszy raz w życiu pędzel miałam. No, 3,5 roku temu dokładnie. Pierwszy raz wzięłam do ręki pędzel. No ale co ci pociągnęło? A zawsze gdzieś tam mi chodziło po głowie. Jak to moja mama mówi, jestem po tej... Mamie chrzestnej, ona ma uzdolnienia plastyczne, to po matce chrzestnej mi zostało gdzieś tam jakieś przekazane, chyba. W genach? Tak. No to dobrze. Tak, chyba i to ziele. I tak mi się zaczęło samo maziać, później stwierdziłam, czego mam nie iść w tą stronę. I od niechcenia? Tak, z nudnego szkolenia. Wszystko zaczęło się od nudnego szkolenia. To byłam gdzieś w październiku. Aha, i mówisz, że nudne szkolenie można, jak to się mówi? Tak jest. Można czymś zastąpić? Można, nawet... Znaczy na nudnym szkoleniu można... Z każdego szkolenia należy coś wynieść. Tak. A ty oprócz długopisu i kartki to wyniosłaś jeszcze to, co było na kartce namalowane, tak? Tak jest. I stwierdzenie, że cholera. Pora zacząć coś robić. I tak. Pociągnij. Tak. Ale nie po 7000 i nie te plotkary. To lubią, tylko one się nie interesują, co jej dotyczy, tylko to, co u sąsiada. Oby kurczę, ciężko było do domu trafić. Ten zaopatrzony solidnie. Co to powstaje za figurka? U mnie? No. U mnie będzie tak. Gość będzie sprzedawał kapustę. W ręce ma jedną główkę i tu na skrzyni będzie miał kilka, ile tam wyjdzie. No.
Ale to kapusta będzie już z innej części, tak? Nie, razem. Ostatnio właśnie takie jarmarczne pozycje różne mnie interesują. Mama z kogutkiem pod pachą, no facet tam z innymi dziajkami, czy z innymi. Takie mnie ostatnio. Ale ma to pokup jakiś? Ma to jakieś powodzenie? Nie, no na razie nie. No ale z pasji, nie? Wczoraj sprzedałem dwie sztuki rzeźby, które wcześniej już wiadomo, że pójdą. Wczoraj tylko dostałem pieniądze za nie. No, fajnie. Także ciągłam. Coś tam. Pani Lucjanie, a pan? Co to tworzy dzisiaj? Rynek nasz? Nie, proszę pana, to jest widok tam z wału. A, z wału na kościółek? Kościółek nasz. Budowałem. To jest widok ze szpitala. No. Ukradłem z firmy te tarcze śliwierskie. Tam potrzebowali. Aha. Tak. Ten 30, to jeszcze po 40. Ten 50. To jest kościół. W Książnicach widok. No wiem, tak, no widzę. Ziobrówka do budy. To jeszcze chwileczkę, niech pan jeszcze nie robi. Kościół Kozelowski. To wszystkie kościoły w okolicy pan już zrobił, czy jeszcze nie? Czy jeszcze brakuje? Wszystkie. Wszystkie pan już zrobił? Tak. Przygotowane już drzewo do tworzenia takiego, takiej no rzeźby? Jakoś tak jest, że jak wezmę klocek, to albo wiem, co będzie, albo dopiero oglądam, co by mogło być. Ale nie, czy ono musi być jakoś przygotowane, że wysuszone nie, specjalnie? Nie, nie. Czyli znajdę sobie w lesie jakiś kawałek... W lesie nie ma lipy. No lipy nie, ale no. Jakiś powiedz, coś zrobił, powiedz, że kupiłeś całe drzewo teraz na to, nie? No. Wykupiłeś całe drzewo, wykupił. Bierz, wtedy już patrzysz, on jest lipę i się wystraszy, że będziesz trał części. Więc litrę wódki mówi, zabieraj się drzewo. Ten kawałeczek, czy ten, gdyby się pani pomyliła, to pani wie, wie gdzie. Aha, tak. I trzeba patrzeć, jak jest kanwa, bo kanwa jest w tą stronę dłuższa, a w tej stronę węższa. I to pani musi, bo jeżeli pani da w inną stronę, to zdeformowane będzie. Trzeba wiedzieć, który obraz robić w tą stronę, a który w tą stronę. Dobrze, no i to, potem pani łączy warstwy. Nie, mieści. Jak zacznę nitką tą, to sobie wjadę cały czas. Do samochodu. Potem, no, w tej róży jest 7 kolorów. Można to nawet, żeby... Wygląda normalnie jak haft komputerowy, ale to jest rękodzieło. Wszystko rękodzieło. Ja mogę na strych włożyć i obrączki. Pytam, czy młody, bo teraz jest moda, że są srebrne obrączki. Jeżeli młodzi mają srebrne, to ja to robię srebrem. A nawet robię, kiedyś robiłam takiej pani, co w tamtym roku brali srebrny, a teraz brali kościelny. A teraz brali kościelny. Więc im umieściłam tu datę ślubu cywilnego, tu ślubu kościelnego. Czy chcą Elżbieta, czy Ela, czy Maciek, kto się pyta. Są tacy, że chcą tym napisem. No ci akurat nie chcieli te czerwone. Dobrze, ale szkicuje sobie pani jakoś wcześniej? Nic nie. Ja z metą. Są, wie pani, te takie gotowe, co są. Ale niech pani kupuje, bo jak pani by chciała wybrać coś, w ogóle zabarwią kolory. Ja kupuję 5-6 metrów. To są ale ja robię DMC, a może mi się 90 lat. Dzień jest 10 lat. A, to jest najstarszy? No a te cienie, jak są to kolory są. No dobra, no ale dobra. No, ale to takie przejście, takie płynne. Pytaj to. Takie robię ślubne, to tak samo młode. Takie obrazy. Płynnie przechodzą, po prostu. To ja pokażę pani. Na tym nawet. Nie, co pani mówiłam, te takie robię 10 na 10. Na całe. I wtedy sobie pani, jak sobie pani to zrobi, to będzie pani wiedziała, w którą stronę. Czy w tą stronę kanwę wziąć, czy w tą stronę. Bo jest obraz, że się robi.
Dobrze, a jeszcze się robi wzdłuż, bo jak wzdłuż pani zrobi, to taka kita wyjdzie. I tutaj, o, widzi pani, tak jak tutaj, te wszystkie są, dajmy na to, przejścia tu, co pani się pyta. O. Tu są takie rysunki. Chce pani sobie robić naszymi, to pani tu ma numery. Chce pani robić DMC, tu są. Kolory nici. I na tym takim, na takiej siatce, o widzi pani, są różne znaki. Są kolory. No ja to już robię ponad 10 lat, to dobry tydzień. Dobry tydzień, tak po 8 godzin. A jest nieraz, że siedzę cały dzień, a nieraz, że cały dzień wcale tego nie robię. Nie da się, bo to jest po prostu wena. Pani Lucjanie, co jest prościej? Malować czy haftować? Czy robi takie coś? Czy tak jak pan robi? Ołówek, akwarela? Sądzę, proszę pana, że łatwiej jest malować jak to robi. To jest ta tak, bo to ja wiem. Łatwiej? Łatwiej. Piękne. No. Łatwiej, bo ja mam jeszcze takie pan znem pan sobie pociągnie, prawda? A tutaj jednak trzeba o za każdym razem. Co ta rzeźba przedstawia? To? Jednak, no. Centaur i na koksie tak zwane. A. Czyli facet to będzie kulturysta, który zastosował za dużo dopingu i przerosły mu mięśnie, bo w internecie oglądałem akurat mnie to tak, bo szukałem różnych rzeczy i właśnie to, że przerost mięśni, plaki sobie wypruł, bo za dużo koksu, no i właśnie takie ja to metę. Tylko ja mówię, a to co z tym zrobić? No nie bardzo pasuje do orła. No takie flaki, ale ja to uważam, że flaki. No. I to będzie na koksie. No i z czego to jest zrobione? Z jakiego... To jest koła Bóg. To jest jodła. A, z jodła? To jest korzeń młodej jodełki, którą zwalił ten. Podmyło i spadła do potoku. A gdzie ją wydubałeś? Korzeń? Rymanów zdrój. Proszę? Rymanów, Beskid Niski. Jedno i drugie. Czy tam specjalnie jeździ, żeby to pozyskać? Nie, ja jeżdżę tam po prostu wypoczywać. To jest mój koła taki, wiesz, koła... odskocznia koła od rzeczywistości, a poza tym są góry, które ja kocham. Ja potrafię po kilkanaście godzin chodzić po górach i daję jeszcze radę w tym wieku. To mnie cieszy. No, tego roku najdłuższa trasa 35 km. A i przy okazji już wydubujesz? Znaczy to jak tam chodzę w koło Rymanowa, na wyrębach. Ja tego nie tnę, nie tego, tylko jak jest koła zwalone. Właśnie te kapliczki, tak samo to jest z wyrębu. Tamto koła krzyż to jest posuł, który leżał po prostu koło wyrębu gdzieś tam i miał takie właśnie narośla i to mnie tylko zafrapowało. A korzenie sosny to okolice Mielca. No tak. W czasie wędrówek, jak chodzę po lasach, a też łażę tutaj, to ja głównie trekking uprawiam, nie? A tutaj jest Nordic Walking. No nie patrzę po drzewach, tylko patrzę pod nogi. Tak jest. O, tutaj ten, panie. Ja ten, nie? Zgadza się. Aha, ale ciekawe, czy by się rozpoznali. No,